bardzo bogata historia, bo tutaj teatr działał już wiele lat przed wojną. Tutaj za sprawą świętej pamięci księdza Anastazego Kręckiego, który był budowniczym tego domu ludowego, bo to był dom ludowy, taki dom parafialny, który służył właściwie dla krzewienia kultury, bo ksiądz Kręcki był wielkim propagatorem kultury kaszubskiej. On te tereny kochał, przecież to był nasz człowiek, prawda? I te teatry tutaj funkcjonowały nie tylko. Ja zawsze mówię, że jeżeli chodzi o teatr amatorski taki, to Strzelno to jest takie niewyczerpalne źródło, bo tutaj tych aktorów przewinęło się, można powiedzieć, setki. Bo ja na przykład pamiętam już te czasy powojenne, bo ja się w 1955 roku urodziłem, ale pamiętam, tutaj odgrywano taką sztukę August Szlyga, znana sztuka kaszubska, gdzie występował świętej pamięci pan Elwart, który prowadził ten teatr, pan Mach. Ja akurat chciałem jechać do Strzelna na tę sztukę, i odwiedzili mnie znajomi z Rumi. Tak głupio mi, bo teraz goście przyjechali, co zrobić. No. Ja mówię, no ja przepraszam, ale ja jadę na teatr, to my pojedziemy z tobą. Czy tam trzeba bilety wykupić, wstęp już zarezerwować? Nie, to jest, można pojechać. Oni przyjechali ze mną, tak wychodzili, mówili, skąd ci aktorzy byli? Mówię, tutaj ze Strzelna. To nie byli zawodowi aktorzy? Ja mówię, nie. Zagrali jak zawodowy zespół. Szczęście, bo jak nie był wzięcia. No jak wolno ci zlepić? No, ty wiele zdrowia byś. Zdrowia prawa je jem. No ty wiele detków. Tak, bo mi mąkali, żeby mógłby z tymi noc. Bo ziemię nie zjemać cię o jenimu. No ty czego mowa ma życie? Na, czyje ma twoje? Ja to chcę tańczyć pewne wiosło. Leuba, ty, dziecka, szykowny garci, dumy te dwa maćka, zażyć ze sobą, to był nosu te kwaleje. Natomiast kiedy ja podjąłem pracę tutaj w Domu Kultury, jako gospodarz Miejskiego Domu Kultury, to teatr przestał funkcjonować, już 10 lat nie funkcjonował. Czyli była ta 10-letnia przerwa. Ja tak sobie pomyślałem, ja sobie nie wyobrażam, pracując tutaj, żeby tu nie było teatru. I pierwsze takie moje myśli i takie zamierzenia, to ja mówię, musimy stworzyć teatr. No, niektórzy ludzie mówią, to jest chyba nierealne już, bo 10 lat już. No, udało mi się, ja byłem zaszokowany. W przeciągu 2 tygodni miałem już aktorów. No tutaj pani Longina od samego początku też bierze udział w tym teatrze i te początki, one były takie właściwie, takie radosne, że to się tworzy, no, że teatr jednak ożył na nowo. I wystawiliśmy sztukę pierwszą w Niedzielny Wieczór na podstawie z literatury Jana Drzeżdżona. Ja Jana Drzeżdżona bardzo dobrze znam osobiście, dziesiątki godzin rozmawialiśmy, dlatego mi było łatwiej napisać scenariusz do tego. Później mieliśmy Monika. Monika, później to był testament, część pierwsza. Andrzej Sipajło nakręcił film. No i testament 2. Testament, część pierwszą mieliśmy, 48 występów. To było bardzo dużo. Pani Elu, bogata historia, o której mówi pan Roszman, ale również mieszkańcy gminy Puck pytają, czy jest ona gdzieś gromadzona, w jakieś kroniki na przykład? Ona jest gromadzona w kronikach, które są prowadzone tutaj przeze mnie, przez działalność Domu Kultury. Testament 1, testament 2 i teraz bieżąca sztuka Na ślad Ksechcezienic również będzie wpisana całkowicie do kroniki, do działalności tego Domu Kultury. Ale już pan powiedział, że była ta przerwa te 10 lat. Pani jest w początku w tym teatrze. Proszę mi powiedzieć, jak to było, że jednak po 10 latach, no bo była przerwa i nagle pojawia się człowiek, który chce zrobić, dalej reaktywować ten teatr. Jak pan Roszman zaproponował, żeby stworzyć teatr, no to znając już, jak pan Roszman występował kiedyś w Gawędach, takich, bo już człowiek mógł sobie pomyśleć, że to może być fajna sprawa. No a ja jeszcze wywodzę się z takiego pokolenia, że kiedyś to jeszcze tak chętnie wszyscy lubili takie rzeczy robić i właśnie to się tak zaczęło. Pani Elu, mówimy tu właśnie, że to ciężko zebrać te osoby chętne do występowania właśnie w sztukach.
Czy jest ciężko faktycznie, czy są chętni, bo jednak Strzelno mieszkańcom gminy kojarzy się z takim jednak tutaj taką kolebką, taką no, prawdziwej Kaszubszczyzny osób, która przyciąga tutaj jednak, jest jakiś chyba magnes tego domu kultury, że tutaj ludzie chcą przychodzić właśnie między innymi czy teatr, czy zespół ludowy, prawda? Te orkiestra Denta, to orkiestra Denta, dokładnie. Tak. Zachęcam również młodzież, zachęcam dzieci, żeby tu przychodziły. Jest tu teraz chór, to jest tak samo, tylko że jest z dzieci szkolnych, z dzieci gimnazjalnych. W jakiś sposób no, motywuje, żeby przyszli. Jeżeli chodzi o teatr, no to aktorzy są w sumie ci, co kiedyś występowali, nie? Mi się bardzo podobało, jak ja przyszłam tutaj do Domu Kultury, poznałam się z panem Roszmanem, widziałam jeszcze, póki nie pracowałam, i widziałam pierwszą sztukę, Monika to była. Elka chciała grać zawsze, ja chcę. I ja jeszcze chciała. Wtedy nie pracowałam, pracowałam w czymś innym. I podoba mi się naprawdę, był to wesoły teatr, był to śmieszny. Myśmy dwa dni w domu o tym rozmawiali. No i później, jak ja już tutaj przyszłam jako animator, no to wtedy pan Roszman przyjechał i mówi, żeby znowu tutaj założył taki teatr. Mi to się podobało. No nie śmiałam, jakbym mogła powiedzieć, tak. Że ja, nie? Tak, tak. Tym bardziej, że mam trochę inny akcent. Rozmawiam tak, po kaszubsku, nie? Ale mam inny akcent, no to w życiu bym nawet nie śmiała powiedzieć, panie Roszman, może pan by zabrał? Nie. No ale jakoś udało mi się ukradkiem pierwszy raz jako sufler. Tak się cieszyłam, byłam zadowolona. No i teraz, teraz była, która bieżąca sztuka, nie? No i tak się też udało, bo jedna pani zrezygnowała. No to w to miejsce udało się. Ja bardzo się cieszę. Tak. Bo mi chodziło o to, bo Ela cały czas chodziła, jak już Testament 2, już tą sztukę, tak. Właściwie już nie jeździliśmy, to ja bym chciała grać w teatrze. Tylko Ela myślała, że ona mówi innym akcentem, że ja ją nie przyjmę do teatru, bo my tu po belacku mówimy, a ona pochodzi przecież tam spod Kartuz. To jest inny akcent, ale ja to od razu bym powiedział tak, no jak to? Ja mówię, Ela, ty będziesz grała w teatrze. I chodziło mi o tym, żeby Ela wystąpiła i w tej sztuce możemy pokazać właśnie to bogactwo języka kaszubskiego, że my nie tylko mówimy po belacku, no, ale że i Ela mówi po swoim, przecież wszyscy rozumieją ją tak samo. Oczywiście. To dlaczego nie? Przecież ona po kaszubsku pięknie mówi tą swoją odmianą, tą karteską. Chyba ty się w nocy nie będziesz skórzy, a tak jedno do dwa listy. Nie, bo tego wytnę, bo po nim jedno w czas lecicie. Ja w jedno. Kiedy mam do dzisiaj nie burzta. Może do mnie dzisiaj ci bezce przyjąłem. Ale co nas na kogoś zaprosione? No nie, ale ten czas, a kto przyjdzie albo przejedzie? Ktoś by do was przejechał. We wasi krewny przez te mieszkańki psa, a gdzie nic wy nie będzie mi pychły. Kabaretu, nie mam na całek takiego. Pierwszy raz nawet, nie jak tutaj była wystawiona ta sztuka, to chociaż z tej radości udekorowałam im całą salę. Nie mówiąc nic, nie powiedziałam nikomu, wszyscy myśleli, że była sala do dekoracji, a ja przyszłam od rana, żeśmy dekorowałam i przynosiłam różne rzeczy i z domu, i z kompletu. Czyli też już grała na scenie. No, ja po prostu chciałam chociaż w jakiś sposób się odwdzięczyć, nie? Tak. Z zadowoleniem, że właśnie tutaj aktorzy wystawią pierwszą premierę tu w Strzelnie, że coś znowu się będzie działo, że przyjdzie tłum ludzi, nie? No a teraz ta sztuka, no zdumiewająco, nie pomyślałam, że przyjdzie aż tyle ludzi, nie? Ja też byłem zaskoczony, no, byłem tak mile zaskoczony, bo ja miałem pewne obawy, jak widownia odbierze to, bo ja pisałem scenariusz do tego. Czy duże przygotowania do tej sztuki ostatniej? Oj, ta ostatnia to było, rodziła się w górach, ale właśnie to może pani nam powie. Longina może powie. No, ciężko nam było, bo po pierwsze myśmy się dosyć długo spotykali, a poza tym teraz tak, ta przyszła, tej nie ma. Znowu ten jest, tej nie ma. I tak człowiek próbował. No i potem myśmy chcieli jeszcze, żeby to tak, no żeby ona tak fajnie nam wyszła. Żeby to przesłanie jakieś, które my tam chcemy na tej scenie ludziom dać, żeby to było takie, żeby każdy zapamiętał, że jednak warto coś takiego zrobić, że ludzie coś tam potem przemyślą. No i chyba wydaje mi się, że nam się udało, nie? No na pewno się udało. Trochę długo. Tam sztukę przygotowaliśmy najdłużej. Najdłużej, tak? Tak.
obawialiśmy się tego, bo przyzwyczailiśmy ludzi do tego, że jak my gramy, mimo tego, że tam są ważne rzeczy, nad którymi trzeba się zastanowić, a w ludziach to był bił śmiech. Tak. I teraz cały czas ćwiczymy. Ja mówię, to trochę za mało takie rozrywkowe, za mało tu będzie śmiechu. Nie wiadomo, jak ludzie to przyjmą, ale jak już Józek wiesz, w pierwszym akcie wchodzi na scenę, my stoimy, ludzie się śmieją. Upa, jeźdź, bo się pyta, w klibę zastrzec. No, chociaż my weszli, żeby się a upa, nie może iść ze mną. Tak, tylko jedno punkcie, kiedy był tak, ja pytam. To był klima, to śmierć na kotel był. To jest czwarty Gebulsa. To jest ten Gebulsa, kiedy wierci. To jest ten Gebulsa, jak jest robota, nie mu Gebulsa. Nie wiem, to znowu wszyscy. Każdy to ten pejdzie do życia wybi. Na oczek z nie mają mi trzeci Gebulsa. Znaczy to jest potrzebne, że ludzie, my to robimy dla widowni też, bo nie ma teatru bez widowni, prawda? Tak. Ale my się cieszymy, że odbiór jest taki, że ludzie, to jest ludzie, satysfakcja. Taka reakcja była ludzi, ten śmiech był taki krzepiący, to człowiekowi też nie aż tak... Były pewne... Tak, cieszył, że jednak warto było. Jeżeli chodzi o sztukę, o przygotowanie tego, co mówiliśmy. Największy problem był w tym, że scenariusz był napisany, mieliśmy już próby. Byliśmy na scenie, a tu raptem, że no z przyczyn rodzinnych, że jedna osoba rezygnuje. No i ja byłem w pewnym momencie załamany. Przyjechałem do domu, ja w nocy nie spałem i tak sobie myślałem, co ja teraz zrobię? Muszę, cały scenariusz muszę zmienić. I wtedy Ela przyjęła rolę tą właśnie, zrezygnowaliśmy z roli Eli, którą ona miała zagrać. Bo Ela miała być tą narzeczoną z Szymbarka. Tak, to miała być narzeczona z Szymbarka. Bo tam jest, że jest. No. I to byłoby, i to ta sztuka byłaby może jeszcze taka bardziej z humorem, ale no niestety ja musiałem, albo no co my robimy? I za parę dni zrezygnował Daniel zrezygnował. On też. No i wtedy to mnie całkowicie dobiło. Co my zrobimy? No i wszyscy załamują ręce, no to rezygnujemy. Ale mimo tego na następny tydzień wszyscy przyszli na próbę. Ja mówię, no przyjdą na próbę, ja muszę zrobić coś. I wtedy scenariusz uzgadnialiśmy już tak pomiędzy sobą. Mówię, Ela, ty przyjmiesz rolę Danki i jedziemy dalej. Ja scenariusz musiałem zmienić, ale daliśmy radę. I ciągle myśmy rozmyślali, żeby to zakończenie, bo to jednak jest zakończenie sztuki jest ważne. Bo na przykład Testament 2, to mieliśmy, czytaliśmy każdy swoje teksty, czytam na siedząco, czytam, żeby się zapoznać z tekstami, to chyba mieliśmy 4 albo 5 razy w świetlicy, w klubie u góry. 7 razy na scenie i już mieliśmy premierę. Bardzo szybko to nam poszło, Testament 2. Mm-hmm. Bardzo szybko, a to praktycznie, no to już właściwie mieliśmy jedną jesień, jedną jesień, wiosnę, chyba na 1,5 roku myśmy się uczyli. Długo. Bardzo długo. No, i wtedy, jeżeli ktoś... Ale warto było, dokładnie. Jeżeli ktoś nie przyjdzie na próbę, no to już jest wtedy, no, już ta próba się nie może odbyć tak, jak powinna. Nie? A tu będzie starsi my też nie letamy. A ty, nasi mnie pisale w Leszce, że też ospodzimiesz dziecka, ale po tyle, co to wypływy. A wieś też. Kuły dziecka już to spodziewało. No nie, nie do tylko jest wreszcie. To był twój syn. Mój syn? Te małe nie myli ze mną. I tata mnie dopisze, tyle będę. Jo, te małe nie myli ze mną.
Ja nie rzekła ani cej, ani nie kuj. Nawet mój starszy nie wiedzieje, kto je Paulowy mójca. Na co się teraz robią? Myśmy teraz robią. Wymyśla, że ta tłaja cała gospodarka to Paulowy na liście. Teatr reaktywował się, o ile się nie mylę, w 2002 roku dzięki panu Józefowi Roszmanowi, w oparciu oczywiście o wielkie tradycje teatru tej miejscowości, które wywodzą się od roku 1920 i z różnymi przerwami tutaj właśnie ten teatr był kultywowany.
Natomiast reaktywacja, jak już powiedziałem, od roku 2002. Dzisiaj prezentowaliśmy w wykonaniu tego zespołu pod, powiedzmy, kierunkiem takim artystycznym pana Józefa Reszmana czwartą sztukę. Pierwsza sztuka to było W niezimny wieczór, później była Munika, a następnie Testament. Wszystkie były w oparciu o twórczość Jana Drzeżdżona. Natomiast aktualna sztuka, którą dzisiaj prezentowaliśmy, na szatach Sosnowiec, było to w oparciu o scenariusz pana Józefa Reszmana, więc twórcy tego teatru. No i tak powiedzmy sobie szczerze, tak z początku jakoś tak trudno nam było na tych próbach, bo najpierw szlifowaliśmy scenariusz i sam poprawialiśmy go nieraz. Nie czuliśmy tak dogłębnie, powiedzmy, idei, która by miała przyświecać tej sztuce. I w końcówce to się wszystko nam krystalizowało. Tutaj jeszcze moja żona, żona Ceszkę, tutaj prowadziła swoją narrację, swoje słowo wstępne, które jakby pozwoliło bardziej ukierunkować interpretację, zrozumienia teatru, samej sztuki. I powiem szczerze, bo ja jestem zawsze taki dmucha na zimne, znając tamtejsze sztuki, to myślałem, że ta sztuka po prostu nie dorówna. Dlatego w bezpośrednich rozmowach, no to tak trochę głupio się przyznać, ja raczej moim rozmówcom mówiłem, no to już nie będzie to, no ale przyjdźcie, zobaczcie, daj Boże, żebym się mylił. A aktorom, moim koleżankom i kolegom powiedziałem, słuchajcie, tyle ludzi przyszło, naprawdę, nie spodziewaliśmy się tyle gości tutaj, my nie możemy zanieść, dlatego musimy wszystko zrobić, żeby po prostu sprostać oczekiwaniom tych ludzi, którzy tutaj przyszli. No i teraz, widząc po reakcjach bezpośrednio podczas występów, teraz komentarze różne, no cieszę się, kiedy w naszym kierunku są no, miłe słowa kierowane i jest nam naprawdę bardzo miło i uważamy, że to dzisiejszy spektakl to jest takie kolejne święto naszego teatru, Teatru Strzemińskiego, już mówię, ma bardzo bogate tradycje i to jest chyba takim ciągiem tych tradycji.